przychodzi pani, która robi zdjęcia na pamiątkę. A on mówi, no to jeśli, to robimy takie zdjęcie, jak naród oczekuje, jakie ma być zdjęcie reżysera. No i on się tak położył, a to tak, a polski reżyser uchlany na hali wytwórni. No i się wszyscy wtedy śmiali, a to już miał wtedy 80 lat. I cały czas no, sobie tak, te żarty sobie z siebie stroił, z zawodu reżysera, ze wszystkiego i ta ironia, inteligencja, dowcip cały czas. Pamiętam, że pierwszy film wszyscy jak pomyśleli, Jezus, jak on się zachowuje, a później zaczęli się wszyscy śmiać, ale później sobie pomyślałem tak, a jak takie zdjęcie, że się gdzieś w internecie oblikują i powiedzą, no proszę bardzo, polski reżyser Lenartowicz, jak na starość prowadzi, jak on wygląda? W ogóle tak z mego rodzeństwa tylko dwie osoby wiedziały, jaki zawód chcą uprawiać. To był właśnie Staszek. Z nim byłam na 5 chyba filmach. To był taki operetkowy film. Śpiewała pięknie, o ile się nie mylę, Jeanette MacDonald. Oto on mnie zaciągnął do tego kina z 5 razy. Poza tym wydała właśnie to pisemko kino, aranżował ciągle jakieś teatry w domu, jak cyrk przyjechał i stanął obok, on tam z kolegą ciągle był obecny. Później w ogrodzie mieliśmy cyrk nasz własny, przez niego reżyserowany. Pamiętam otwarcie takiego cyrku, więc Staszka pomysł. Kolo obite papierem, na tym nazwa cyrku. Siedzą goście zgromadzeni, rodzina i sąsiedzi, a z tyłu zachodzi do tego kola i wyrzuca kotkę. Przez to koło wdziera się ona na widownię. Efekty już lubił wtedy. Poza tym właśnie to takie rozbudowywanie zwykłego wydarzenia w coś więcej. Któregoś właśnie dnia Staszek mówi, słuchaj, wiesz co, wydarzyła mi się taka dziwna historia, muszę ci to opowiedzieć. Wyszedłem na spacer, idę tą moją alejką, jest już ciemno i słyszę za sobą kroki. Ktoś za mną podąża. Odwróciłem lekko głowę. Widzę rzeczywiście, jakiś dryblas podąża za mną i no wyraźnie idzie moim tropem, już prawie czuję oddech na plecach i pomyślałem sobie, że to jest jakiś złoczyńca, który prawdopodobnie zaatakuje mnie. I wyobraź sobie, zebrałem się na odwagę, jak odwróciłem się i jak mu przylałem w jednej sekundzie. Słuchaj, i wyobraź sobie, w tym momencie obudziłem się z bólem ręki, bo walnąłem w ścianę. Mnie się to wszystko śniło. Staszek tworzył nam radość przeżywania świąt. Na przykład. Całe misterium, które powstawało w związku z tym, że jest Boże Narodzenie. Do nas zawsze przychodził Święty Mikołaj, ale przychodził niedosłownie. To była zawsze jakaś wspaniała historia odegrana przez Stacha. Wpadał do pokoju i informował nas, że ktoś, jakiś pan dziwny dzwonił. Innym razem odkrył w swojej garderobie jakieś dziwne walizki tajemnicze. Magnetofon, który Stach oczywiście miał. I nagrywaliśmy audycję, której motyw był taki podróż pociągiem. To zresztą bardzo rodzinne jest dla Lenartowiczów. Kolej. I
pociąg, który jedzie do Szczecina i ten motyw taki jakby w tle, narracja, że pociąg jedzie do Szczecina, a tutaj my, to znaczy ja jako najstarsze z dzieci, moja siostra młodsza o 2,5 roku, wszyscy musieliśmy grać w tym słuchowisku, każdy miał jakąś rolę. Jak wiele polskich rodzin nadaje się w swojej historii na książkę, tak samo jest z moją rodziną. Przecież mama wychowywała się na Krymie. Po 83 roku był taki terror w Polsce, że chrześcijanin, Polak właściwie nie mógł znaleźć porządnej pracy. I w związku z tym rodzina mamy wylądowała właśnie na Krymie. Z kolei ojciec z Podoszmiany. Jak moja mama, 20-latka, zjechała do nich, to tata zerwał zaręczyny z inną panią, oświadczył się jej, no i tak to było. I rodzice, właśnie ojciec też dostał pracę poza Polską. Budował kolej z Moskwy do Niżnego Nowogrodu. Staszek się urodził w 21 roku, to jeszcze Rosja była, jeszcze w Rosji. Potem była taka sytuacja, że mogą wracać do Polski, że powstała Polska niepodległa. Tata tam miał proponowane różne posady, wybrał pod Wilnem, właściwie wieś, małe miasteczko. I był zawiadowcą odcinka drogowego. Ojciec miał wykształcenie inżynieryjne. I miał od Wilna do granicy litewsko-polskiej Rykonty, no i kawałek na Warszawę. Podobno Staszek od razu, jak ja się urodziłam, to był dla mnie bardzo opiekuńczy. Występował jako taki mój rycerz. Przez całe życie miałam to z jego strony. Lenartowicz był pięknym wtedy facetem, bo nie miał 40 lat, taka wileńska uroda, niesłychana, a przy tej takiej męskiej urodzie fizycznej taka delikatność niezwykła. I mój narzeczony mówi, ożeń się Staszek, to wspaniała rzecz, zobacz, ja poznałem Rawika i już się mamy pobrać. Mój mąż był dużo ode mnie starszy, więc to było takie dość wydarzenie towarzyskie w Krakowie. Mówi, wiesz, to jest naprawdę fajna instytucja, powinieneś się ożenić. Ale Lenartowicz mówi, wiesz co, ja bym się może nawet i ożenił, ale coś mi tutaj nie gra. Owszem, gdybym na przykład miał jakieś liczne włości, i jakieś pałace, jakieś zamki i spotykam do lokaja Jana, mówi, Janie, nie widzieliście jaśnie pani? A widziałem wasza wysokość 2 tygodnie temu w północnym skrzydle.